tu, Eleno. Tajemne wejście do Szambali. Nate? Droga do Szambali. Nic nie widzę. Ja też nie. Jeśli muszę wejść na kolejną ścianę... Rozglądaj się. Musi tu być jakaś podpowiedź. Jesteś pewien, że to tu? Musi być. Czegoś nie widzimy. No przecież tu jest Kamor. Shintamani. Po prostu go bierzemy. Nie no, tu są jakieś włócznie, nie? Czy coś w dzienniczku? Od początku. O, proszę nie patrzeć, proszę nie patrzeć. Od początku, czyli w sumie teraz nie mamy podpowiedzi, nie, nie. A jakbyśmy ustawili... wszystkie... Ha. To. Co? Patrz. No tylko co? Tu nic. A, bo to już było. Co teraz zrobimy? Trzymaj się za mną. Rzuć broń. Ale już! Nie podchodzić! Cholera. Powinienem sam cię zabić, kiedy miałem szansę. Nie popełnię tego błędu ponownie. Cofnij się! Pociągnij za spust, mała. Sprawdź, ile pożyjesz. A teraz otworzysz mi wrota do Szambali. Idź do diabła. Zna pan historię, panie Drake? Coś tam liznąłem. Chingis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Wszyscy byli wielkimi ludźmi. Jednak jak się wybili? Na pewno mi powiesz. Mieli dość woli, by zrobić to, czego nie potrafili inni. Uczucie to wróg. Litość nas pokona. Więc, jeśli nie chcecie nadwyrężać mojej cierpliwości, rzućcie broń! Zrób to. Kopnąć je. Dobra. Wystawiliście mnie na próbę. Teraz ja sprawdzę was. Zabicie nas nic ci nie da. Zabicie jego owszem, ale ciebie... Skrzywdź ją, a w niczym ci nie pomogę. Czyli wychodzi na to, że jest pat. Chyba, że postawię na planszy nowego pionka. Dajcie ją tu! Zabieraj ode mnie te łapy. Teraz na jednej przeprowadzimy lekcję, zaś druga będzie dla ciebie zachętą do współpracy. Wybieraj. To jakaś bzdura, Nate. Nie graj w jego grę. Chcesz pomocy? Wypuść je. To nie są negocjacje! Którą wolisz poświęcić, a którą uratować? Chcesz tę? Chcesz ją ocalić, a może tamtą? Dobra, wiesz co? Dość tych bzdur. Daruj sobie! Zrobię, co chcesz. Spokojnie. Ej, dupku, daj zapalniczkę.
wiedzieć. Znajdźcie drogę i naprawcie to! Zabierzcie go ze sobą. Może teraz coś zrobicie dobrze. A, panie Drake. Proszę bez sztuczek. Proszę przodem. Zdradziecki sukinsynu. Tak, robiłem się od najlepszych, co nie? Ruszać się. No chodź, panie, przodem. Ta, wielki facet ze spluwą, co? Nie mamy broni. Ale mega, mega komnata. Tajemnic. Nie odchodź. Spróbuj nadążyć. Nadążyć. Druga do Szambali. Ale czuć taką przygodę już teraz. Totalną. Coś odkryliśmy. Czekaj, poczekaj na mnie. Tatuś ma spluwę. Nie wierzę, że Lazarewicz jeszcze cię nie zabił. Też nie wierzę. Podsadź mnie, stary. No i proszę. Uważaj. Z kim ja pracuję? Ej, przepraszam. To ci blokuje drogę? Cieszę się, że cię to bawi. Ho! Nie, czekaj na mnie! Przepraszam. Super. Co jest, stary? Nie ufasz mi? Ufam bardzo. Najbardziej na świecie. Widzisz? Trzeba było mi zaufać, stary. Proszę, skarbeńku. Dawaj. Ty pierwszy. Ja cię jeszcze zrzucę. I kopnę. Wżyć. Lepiej, żebyś nie prowadził mnie w ślepy zaułek. To tędy. Chyba nie przeciśniesz tędy swojego brzucha. No, twojego nie. Ale truchła. Daj samemu. Idziesz, gnybie? Pomóż mi to przesunąć. Ajaj. Okej, prosto. No dawaj. Jak za starych czasów, co? No i teraz taką Spartę. This is Uncharted. Dobra, co dalej? Co dalej, gnybie? Uspokoiła się sytuacja, ale jest napięta jak baranie jaja. Skąd się tu wziął ten wózek? Kogo to obchodzi? Musimy dostać się na górę. Wygląda jak Stonehenge, prawda? Nie, pomóż mi pchać. Ale się lubicie? Ktoś musi zginąć, tak czy tak? Proszę, pomnik twojej matki. Dobre teksty. Nate'a widziałem w trzeciej części. Nie wiem co z tobą. Zobaczymy. Dobra, tu. I to mamy obrócić. O, patrz, posąg twojego ego naturalnej wielkości. No i spoko. Lazarewicz coś chciał. Dobra, chyba najpierw tutaj. Tam jest skarb. Przesuń się. Dobra, idę po skarb. Mam nadzieję, jak ty dasz radę, radę przeskoczyć sam. Ja, pomóż ja trochę, na pewno nieważne. Nie żartowałem. Pff. Jakiś wariat. Ziup. Będzie 25? 22. Może być problem. A to jest 24 rozdział. Masz coś tutaj? Dobra, otwierajmy. Wiecie jak to mówię. Za drzwiami są kolejne drzwi. Dobra. Jakiś wariat. Co musisz zrobić? Co my musimy zrobić? Poczekaj tu. Jak zwykle ja się tym zajmę. Zrobiłeś to? Czekaj. Co? Te symbole. Znam je.
Oczywiście, że tak. Dobra, to patrzymy. To są te. O, to jest do zagadki, nie? Cintamani. Czyli po stronie Cintamani są te, a po stronie Endless Knot są te. Muszę tu jakoś strzelać, czy co? No nie, mogę sobie wejść. Takie wielkie tuby. Dobra, no to dawaj. Czyli tu mamy z Dinksem. Najpierw to pierwsze, nie? Mogę to ruszać? Serio? Ojeju. Świat się kręci, a ja zapuszczam korzenie. Czekaj, próbuję się skupić. No tylko które to jest? To jest z tym brzuchem? Dobra, z tym. Dajemy następne. Czyli tak, teraz musi być z takim podwójnym. Albo nawet potrójnym, nie? To nie jest to? I to jest chyba to od razu. Tak, super. A tu jest... A nie, tu już jest dobrze. Tak, tu już jest dobrze z tym brzuchem. Dobra, to idziemy na drugą stronę. Na drugą nóżkę. Kamień Cintamani. Chociaż jedno było ok. Flinty, nie myślisz, że ja będę ci tak pomagał? Chodź, stary, czas. Przekręć walce. Nie chcemy wkurzyć Lazarewicza, prawda? Flint, zrób mi... Tu jest taki mocny. Ej, przecież to jest git. To jest też git. Tu musi być takim pełnym brzuchem. Jak Nate się naje, to tak wygląda. O! Coś się wysunęło z podłogi. No. Chodź. Chyba ty. Przydaj się do czegoś. Splaszczony. Co my żyto mieliśmy? Co to jest? Twoją głowę. No i proszę. Brzmi jak woda. Witam, łampy! Co tam u was? A my się znamy, nie? Jak coś. Dobra, tu będzie później wajcha. Nie wiem, jaki był sposób na nie. Już nie będziemy ich zabijać. On mi pomoże, ten wariat? Dawaj, dawaj. Ale go zrobiłem. Przyprawiłem mu rogi. No, dawaj, dawaj. Czas uwa. Brać go. Co to było u licha? Co? Strachy na lachy. Strażnicy straszący intruzów. No, to im świetnie wychodzi. Lazarewicz, zrobiłem wszystko, czego chciałeś. Wypuść się. Zawsze się targujesz, ale zagrałeś już ostatnią kartę i przegrałeś. To już chyba koniec twojej przygody, stary. Nie. Jeszcze nie. Chcę, żeby zobaczył Szambale.
i umarł, ze świadomością, że mu ją odebrałem. Otworzyć bramę! Zdecydowanie za długo byłeś cierniem w moim boku, Drake. Na kolana! Ej, Zoran, mieliśmy umowę. Nie znoszę zdrajców! Czyli dokładnie wiesz, jak znaleźć kamień, więc nie jestem ci już potrzebny. Dzięki. Na kolana! Atakują nas! Co to jest? Są wszędzie! Uwaga! Strzelać, durnie! Cholera! To na spory! Boże, skurcz! Uciekaj! Ognio kramos! Idziemy! No to jazda! Szambala! Rajs druzgotany. Dobra, gdzie możemy? Na górę? Są wszędzie! Wiem! Ale bronią tego. Piękna, nie? Lokacja, piękna. Dobra, mamy emeczkę. Klo, uważaj! To jest to! Uncharted w formie. Musimy stąd zjeżdżać i to już! Po tym jak zobaczyłam... Tak jest. Tym razem nie mogłam spać przez kilka dni. Dobra, idziemy! No teraz nie będziemy spać przez kilka lat. Idziemy! Ale mega jest vibe czwórki, nie? Mega jest. Taka klamra, że szok. To są te końcowe etapy z czwóreczki też, no. I nawet zaginione dziedzictwo jest podobne. Chyba ktoś trafił tu przed nami. Miejmy nadzieję, że nam się lepiej powiedzie przy wychodzeniu. Ciała leżą tu jakieś 70 lat. Hej! Im się niespecjalnie przydał, ale proszę. Dzięki. Cóż... Lazarewicz i jego ekipa poszli do miasta. Jeśli szybko znajdziemy powrotną drogę, wejście powinno być puste. Nie, Chloe, idziemy po kamień Cintamani. Co? Musimy powstrzymać Lazarewicza. Tak? A jak niby chcecie tego dokonać? Dotrzemy do kamienia pierwsi i zniszczymy go. Ej. Chyba nie wierzycie w te wszystkie nadprzyrodzone bzdury. Sam już nie wiem, w co wierzyć. Dobra, jeśli to przegapiliście, ten gość ma żółte papiery. Jest po prostu szurnięty. Myśli, że spełnia jakąś przepowiednię, że kamień da mu władzę nad wszystkim. Nieśmiertelność! Stoimy na środku Szambali, a ty nas pytasz, co jest możliwe? Sama widziałaś, ile kul w niego władowali. Dzieje się tu coś dziwnego. Tym bardziej powinniśmy uciekać, póki jeszcze możemy. Chcę tylko naprawić bieg rzeczy. No i może uratować świat? O Boże. Słuchaj, skarbie. Świat.
ma to w dupie. Jak nadstawiasz karku, to prosisz się, żeby odrąbali ci łeb. Sama powiedziałaś, że chcesz go załatwić. Chcę, by za wszystko zapłacił, bardziej niż ty. Ale to się nie skończy dobrze. Tylko tak, właśnie tak. Nie. Nie tym razem. No chodź. Co ty na to? Jesteście stuknięci. No dobra, uratujmy ten cholerny świat. No, Night Romantic. A Chloe racjonalna tym razem. Nie chce zaszaleć? Tylko w hotelu by chciała. Dobra. Idziemy. Nate w transie. Mamy co chcieliśmy. Poszukiwanie przygód. Dobra, dawaj Nate'a. Nie przestawaj strzelać. O, jeden padł. Dobra, czyli da się ich ubić? No wiecie co bym chciał? Chyba tą kuszę zdobyć ich. Nie wiem czy tu się da. Na razie nie. Dobra, jak już biegamy to po prostu będziemy strzelać. Ekstra. Nie wiem, on jest chyba niezniszczalny akurat ten. Chociaż tamten z Nejdzika. O, git. Mam kuszę. What? O, ten ma żywicę. O kurde, to jest wybuchowe. Spoko, spoko. Gdzie on jest? Nie ruszaj się, chłopie. Dobra, git. Kto jeszcze? Dobra, no to się udało. No tu mogę jakoś wejść, cokolwiek? Czy boczkiem? Dobra, zobaczmy tu. O, tu jest coś złotego. Czyli tak, no najlepiej sobie tą kuszę zdobyć od pierwszego. I potem ich można ściągnąć na... No ile, 3 razy dostał? Najdę i kusza, nie? No, zwykły kałak to mało robi. Jak to wszystko ładnie ozłocone. Chodźmy, dasz radę przeskoczyć. No nie wiem. Tutaj? Dobra, dawaj skarb. Pyk. I tu jest kusza, nie? Bierzemy tą kuszę? A, dobra. Nadchodzimy. Ostrożnie! Nadchodzimy! No, jeszcze Elena, poczekamy. Dobra, git. Ajajaj. Ej, to sok, tak jak żywica. Jest łatwo palić. Cofnijcie się! Dobra. A to co? Boże, co to jest? Ach, nie wygląda na zbyt straszne. Tak, to taki. Zapalniczkę potrzeba i tyle. Ziu. To jest Venom. O, mamy maskę. Gliniana głowa. 23. Dobra, chodźmy. Może jeszcze będą zagadki z tym. A tu? Tą żywicę będzie można strącić chyba z tej liny, nie? Czekaj, Nate.
To najpierw musisz skoczyć i tak na to zielone. Piknie. Jak tam dziewczyny? Nie biją się? No i gra. Jak taki Venom, nie? Teraz jestem. Chodźmy. Venom. Proszę panie, panie przodem. Jakoś się nie kwapią. To my tylko jesteśmy poszukiwaczem przygód. Ale lokacja piękna. Piękna. Oczywiście. Tu musi być kamień Cintamani. Tam? Kamień Cintamani. To takie piękne. Kiedyś to musiało być wspaniałe miejsce. Jakoś tu cicho. Wydaje się jakby nawiedzone, prawda? Prawda? Czyli tak, tu sobie przejdziemy. Może tu mają jakiś skarb? No dobra, nuta taka niespokojna. No to co nam dało? Ciężko powiedzieć, może to są po prostu takie ozdoby. Albo coś na górze, nie? Tak, może później tam przejdziemy. Dobra, to ile mogę zrobię tu? O, jest jakiś dzwonek. I głowa. I przeciwnicy. Mamy towarzystwo. Znowu? Mówiłam, było za cicho. Dobra, czyli tam coś blokuje. Elena, cofnij się. Tutaj aż... Tam coś blokuje, jakaś żywica. Zabezpieczysz teren, już! Tu jest rzeźnia. Tu jest rzeźnia, proszę państwa. Z działkiem są. Na razie jesteśmy bez szans. Ale próbujemy. Rozproszyli się, nie? Nie wiem właśnie, czy tą kuszę... Czy sobie emeczkę wziąć? Dobra, mamy digla. Jak zginiemy, to nam się resetuje. Tak. Tak, dlatego były te żywice, nie? Ale go wyrzucił. Dobra, czyli tak. Spokojnie. Poczekamy na nich. Nejdy są, digiel jest. I tam idzie ten rzeźnik, tak? Dobra, elegancko. Czyli tu mamy po prostu takie skróty. Ole mega. I ta kusza jest sztos. To bym musiał na tego z działkiem zostawić. Ej, serio? Dobra. I teraz już emeczka, nie? Teraz już emeczka. Jeden zaporowy. Ale nie wiem, kto tu tak lutuje. Dobra, digiel. Digiel. Chyba ten, no. Tego muszę na... No, ktoś tu mnie klepie. Dobra, git.
Ja nie wiem, kto tu mnie tak klepie. Jednego, a tu ten. Właśnie jego nie widziałem. A mi nabruździł? Dobra, git. No może nie tak do końca, ale już prawie. Ej, co tu przyszedł? Ten przyszedł? Kiedy wy to zrobiliście? Kurde. Ale ja nie chcę nic ukraść. Panie drogi. On bym musiał to działko, nie? Dobra, bym musiał lecieć po działko. Dobra, tu jest teraz działko. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, jednego mniej. Oni są mega szybcy. Jak tam? Jeszcze jeden, nie? A może nie? Mam. Dobra, chyba czysto. I teraz tak. Tu by trzeba z drugiej strony jakoś. A jak to tak. Brakuje przeciwwagi. Twój rozmiar chyba się zgadza. Zabawne. Dobra, to idę na górę. Przeciwwaga. Ty się tu uwieź. No. Ale tamci są mega mocni. Ja cię kręcę. No i git. Wytrzymało idealnie. Dobra, czyli teraz emeczka. No jest ekipa. Dobra, to dawaj najpierw tego. Tu rzucimy tak. On ma jakąś rakietę, nie? Dobra, ten ma rakietę. Jeszcze są byczki. Ojej. No ile ten żyje? Dobra, dawaj Nejda. Tam ktoś z nas ma digla? Dobra, dawaj jeszcze pompkę. What? I to jest niepoważne. Dobra, chodźcie, chodźcie. Coś tu ma. Chodźcie, chodźcie. Dobra, na pompce zrobimy. Pompka jest git na nich. Pompka jest mega git na nich. Dobra, ale wracamy sobie na tym. Jeszcze tu mamy chłopa. On na dragunowie, tak? Dobra, to idę boczkiem. Aha, hamerek. Hamerek. Pytanie, czy tam będą szli kolejni. Uważaj! Idą. Ojeju. Nie, to jest patola. Okej. Hamerka. Oni tu zaraz pójdą, nie?
Wyrzuciłem za dużo. W porządeczku. Nie. Okej. Okej. Uuu. Jak lecą wariaty. I tam jeszcze chyba do góry byli. Dobra. To teraz tak, dragunów jest. Tak, żyjemy. Puh. Spróbujemy już na górę. Uratować świat. Ugolinę i tak dalej. Oj. Oczywiście, że nie koniec. Dobra, jakoś się udało, ale musiałem cały magazynek. Dobra, po nogach. Ten padł. I ostatni. Dalej, wychodź. Super. Czyli tak, ten na pompce był. Emeczka, emeczka. Emeczka na 80, git. Spróbujmy z wózkiem. Dobra. Wózek z węglem. Ale no, dziewczyny dają radę. Dzięki za pomoc, Chloe. Nie ma sprawy. To Elena była. Idziemy? Po schodach. No ale kamera. Chyba wielki finał. Jest łysy. Łysy i spalony. Jak Nemezis wygląda trochę, nie? Ale tak, tak trochę. O cholera, padnij! Strażnicy też tu są! What? Ej, dobra, oni się klepią. Tam jest działkiem ziom. Nie, to poczekamy, może kogoś wytępią, nie? Albo chociaż żołnierzy. Czy tu mnie widzą? Na razie nie widzą. Dobra, jeden spadł. Z działkiem już spadł. O, ej, Elena? O, dobra, chyba już mnie widzą. Tak, już mnie widzą. Czyli chyba jak ten z działkiem padł, to się zmieniło. To oni nam pomagają. Dobra, to bijemy tylko tych. Bo widzę, że strażnicy długo wytrzymają. A ci nie. O, patrzcie. Tak. To bijemy tylko żołnierzy. Strażnicy są git. O! Co on mu robi? Dobra, dawaj. Ja sobie będę podbierał, bo tu... Za dużo nie ma tego. To jest hardcore, co? No fajnie by było. A strażnicy, jak tam jeszcze jeden jest. Fajnie by było. Trochę sobie ammo wziąć albo to działko, ale z tym działkiem się ciężko rusza. Spokojnie, spokojnie. Broń tam. What? Ale jaja. To się kiedyś skończy w ogóle? Chyba nie. Dobra, jest... Jest strażnik i Klaw. Tylko on został?
Wiesz co, wezmę sobie kuszę. O, idą kolejni. Uważaj na gości z pracami. Ale nie ma zwykłych. Dobra, to idziemy po działko. Jest ich coraz więcej. To są pracownicy. Pracownicy sanktuarium. I tutaj się nie da tego wziąć, dobra. Dobra, jednego mniej. I tu jest jeszcze, nie? Z kuszą. Okej, teren czysty. Szok, jestem w szoku. Dawaj Emę. No niech będzie Ema. Tylko wezmę sobie dużo. Dużo amunicji. Coś tu leży przynajmniej. Okej, teren czysty. Oni stamtąd czy... tamtej góry? Chyba tu. Nie, no to ci skąd wychodzili? Kątowni. A, okej. Kamień Cintamani. Dobra, była bazuka. Dzięki za pomoc, panowie. A, i tu się otworzyło. Gdzieś. Jak oni wyszli. Spróbujmy poszukać na górze. W porządku. Tu to będzie łysy, a nie kamień. No jak tam Nate? Podekscytowany? Może będzie jakiś rabunek? Chodź, pośpieszmy się. Ale nam oświetlają drogę. No, finał, czuć finał. Ciekawe jaki będzie hardcore. Bosik pewnie będzie hardcore fest, nie? Jak cała gra była taka rzeźnicka, to bosik to nas przemagluje. To on, kamień Cintamani. Nie wierzę, że ich wyprzedziliśmy. Przepiękny. Ta, wspaniały. Rozwalmy go i spadajmy stąd. Czekaj. Coś jest nie tak. Jak to? Marco Polo się pomylił. To nie szafir, to bursztyn. Bursztyn? Tak, skamieniała żywica. Drzewne soki. Czekajcie, no. Co to jest? Chyba se jaja robicie. Halo, Nate! Nie cierpię, jak to robi. Opowiedz mi o tym. Jak mogłem to przegapić? Co takiego? To nie kamień, to żywica. Soki, soki drzewa życia. Dobra, czekaj, zgubiłam się. Tego drzewa? Nie. Tamtego. Tam jest Lazarewicz. Idzie do drzewa. O Boże, czarne zęby. Co? Czarne zęby tych strażników i ciała na Borneo. Jedli żywice, a ona ich jakoś odmieniła. Myślisz, że Lazarewicz chce to zrobić? Naprawdę chcesz tu poczekać i się przekonać? Brawo, Sherlock. Dobra robota. Flynn? Jezu. O, Harry. Co jest, stary? Zmartwiony, że sukin Lazar cię ubiegł? Chyba musieliście się minąć. Pomyślałem, że poczekam, aż wpadniecie na imprezę. A o czym ty mówisz? No może właśnie tego chciał staruszek Zoran. Jest mądrzejszy niż wygląda. Wciąż możemy go powstrzymać. Elena, nie. Nie, możemy ci pomóc. Sorry, duszko. To nie film. A ty nie jesteś dzielną dziewczyną, która nawraca Łotra i ratuje świat.
To po prostu nie tak. Flynn, słuchaj mnie. Prezent pożegnalny od Lazarewicza. Szkoda, że nie zostawił zawleczki. Cofnij się! Nie! Elena! Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zabierzemy się stąd. Nie, powstrzymaj Lazarewicza, idźcie. Nie ma mowy. Chodź. Co tam? Cholera. Dobra, mam ją, osłaniaj mnie. Odciąć im drogę! Idźcie tam. Lazarewicz. Nate. Oczyszczę. Dobra, teraz to już będzie rzeź. To żywica, ale to ewentualnie turkus. No nie szafir, szafir jest ciemniejszy zwykle, chociaż różne odcienie ma, nie? Nawet białe są. Śmiało, skarbie, dasz radę. Trzymaj się. Zaczekaj. Tak jest, spokojnie. Dragunov. Ziup. Noscope. Hedzik noscope. Koniec, Nate za Nate. Ale noscope'y ładnie wchodzą. No a przybliżenie już nie. Musimy już iść. Śmiało, dasz radę. Mamy to. Dawaj, dawaj. Okay. Jeszcze trochę, idziemy. Mikro. Dobra, na MS-ce. Damy radę. Chociaż nie wiem. No oni są nienormalni tutaj. Z tą ekipą. Remontową. Poszło. Dobra, podwójny. Dobra. Zdążył to wyrzucić, nie? Nie wiem właśnie, czy Dragunova sobie nie wziąć, ale... Potem będę musiał szybko zmieniać. Łysy! Ten był chyba ostatni. Hej. Hej, Elena, jak się czujesz? Nie za dobrze. Wyzdrowiesz? Liczę na ciebie. Uciekaj do bramy, najszybciej jak potrafisz. Jak to? O co ci chodzi? O nie. Nie ma mowy. Słuchaj, muszę to dokończyć. Nie, nie musisz. Nawet się nie waż bawić w jakieś głupie krucjaty. Zabierz ją stąd. Nie bez ciebie. Jeśli ta substancja naprawdę może odmienić Lazarewicza i jego armię... Nie rób tego! Jeśli rzeczywiście stanie się niezwyciężony, a ja nie spróbuję go powstrzymać... To samobójstwo! Wiesz o tym! Idź już. Uciekaj stąd najdalej, jak potrafisz. Game over. Drzewo życia. 26. Chyba ostatni. 26 chyba było, nie? Dajcie jakiś skarb. Ziu? Cholera. Co u diabła? Drej.
Drake! Trzymać ogień! Trzymać ogień! Jest mój. Sorry, stary. Nie jesteś w moim typie. O nie. Nie, to niemożliwe. Let's do this. Ale rzeźnia. No od razu podchodzi. Na blisko. Tak, będę musiał go strzelać na tą żywicę, nie? On to rozwalił? Zginiesz to, nie! Chcesz mnie powstrzymać? No a kogo? Na siebie? Ojej. Dobra, uciekaj. Dostał? Coś tam dostał. Ale mnie klepie. No niestety, a ty nie jesteś mężczyzną, ty jesteś jakimś upiorem z opery. Dobra, dostał. No chodź, przeszła ci ochota? O! Nie zatrzymasz przeznaczenia! Dobra, lecimy dalej. Po prostu zdechnij! No tu się wyprawia teraz, tam jest. Dobra. Nejdy! I on to rozwala. Dobra, dawaj górę. Ojej, on to wysadza wszystko? No, ostra rzeźnia jest. No, ty stajesz czy nie stajesz? Dobra, tutaj pękło. Tu już za bardzo nie ma, nie? Gdzie on jest? No ale ty nie jesteś mężczyzną, ty jesteś jakimś potworem. Dobra, dostał. Jeszcze? No nie wiem właśnie. Czemu on nie ginie? Leci granat!
Ja stanąłem, ale... Nie wiem, o co mu chodzi. Ile jest tych faz? Dalej, dalej, gij! To jest chore. Dobra, żyjemy? Ja ci kręcę. Potwora. Wcale się ode mnie nie odróżniasz, Drake. Ilu ludzi zabiłeś? Ilu? Dzisiaj! Tak jest, chłopcze. Bez współczucia. Bez litości. Zrób to! Nie. Zabrakło ci woli. Nie, może tak. Ale i mnie. O, cholera. No, jeszcze lecimy? Ale strażnicy byli na posterunku, chociaż trochę za późno, ale Lazarewicz pokonany, no to była walka piekielna, piekielna walka. Oj, Szambala się wali. Ale musi być epicka ucieczka, nie? Musi być. Będziesz miał co opowiadać przy Crashu Bandicoocie. Nate? Chloe! Nate! O Jezu! Biegiem! Co? Za tobą! Uważaj! Trzymaj się! Zobacz mnie! Dalej! Nie... Dawaj, dawaj! Tak jest. Chodź, musimy się stąd wydostać. W górę. Dobrze. Dawaj, słonko. Co ty tam do cholery zrobiłeś? Uratowałem świat. I takie tam. Trzymają. Zajmuje za dużo czasu. Idziemy. O nie. Elena. O Boże, nie. Elena, trzymaj się, dobrze? Trzymaj się. Zostań z nami. Nic ci nie będzie, nic ci nie będzie. Wrócisz do zdrowia. Elena, nic! Elena! Trekla, szefer kierowca gabuczy gry. Tu dziecię.
To była długa i dziwna wyprawa, prawda? O tak. Powinnaś częściej grać rolę bohatera. Pasuje do ciebie. A tam... Powiedz mi coś. Co? Kochasz ją? Kle, przepraszam, Nie, ale... spokojnie. Wszystko w porządku. Wyświadcz sobie przysługę kowboju. Powiedz jej. Chloe. Nie. Teraz to ja muszę odejść. Ale musisz przyznać, będzie ci brakować tego tyłeczka. No, patrzcie, kto powinien ciągle leżeć w łóżku. Kiepska z niej pacjentka. Uparta jak diabli. Nie jestem uparta, tylko niecierpliwa. Co? Nie ma wielkiego szafiru. Po raz kolejny nie. Jesteście tego pewni? Tak. To tylko przenośnia z sali. Przenośnią nie zapłacisz rachunków, mały. Trafi się jeszcze coś innego. Trzeba mieć nadzieję. Nadzieja to matka i kocha swoje dzieci. Którędy poszła Chloe? Do zobaczenia. O nie. Ty stary z Bereźniku. Aha. Dobrze zrobiłeś. Myślę, żeby się zgodził. Tak? No, to gdzie teraz pójdziemy? Nie wiem. Nie wybiegam z plenami tak daleko. Oczywiście, że nie. Ale w sumie ja też nie. Dobrze. W skali od 1 do 10, jak bardzo bałeś się, że zginę? 4. 4? Tak, a co? 4. 4. Tak. Myślę, że przynajmniej 8. 8? Na bank 8. 8? 8 to ci potworni strażnicy. Żartujesz sobie ze mnie. Oni byli naprawdę straszni. To co jest na 10? Klauni? Klauni gorsi niż moja śmierć. Ja nienawidzę klauni. Nienawidzę ich. A niech mnie. Przecież myślałeś, że nie żyję. Nie. Myślałeś, że już pomógł. Właśnie, że tak. Nie. Wiedziałem, że widziałam twoje łzy. Sporo i wolałeś. Łzy? Aha. To krople deszczu. Wcale nie. Byłaś wcale nieprzytomna nie padał i padał deszcz. Świeciło słoneczko, a ty ryczałeś. Nie, świeciło, a ty byłaś nieprzytomna. Nieważne. Przelałam twoje łzy do słoika. Mam dowód. A niech to. No, no i to są bohaterowie, nie? To są prawdziwi bohaterowie od Naughty Dog. Uncharted 2, udało się na tym poziomie normalnym. Tu jeszcze Amy Hennig była właśnie dyrektorem kreatywnym, a teraz tworzy tą nową grę z Marvela. Z Kapitanem Ameryką, co ciekawe. Ale podsumujmy sobie Uncharted. No myślę, że taka dwójka idealna pod każdym względem, jeśli chodzi o rozwój tego, co było w pierwszej części. Na pewno ciekawsza ta historia, już taka głębsza. Troszkę więcej postaci tutaj dołożyli. No mamy Chloe, Elenę, więc takie mieliśmy tutaj naprawdę ciekawe starcie. Flirty, nie flirty, ale było to utrzymane w takiej konwencji bardzo lekkiej, przyjemnej, takiej gry przygodowej. Myślę, że Uncharted to jest jedna z najciekawszych i takich najlepszych gier przygodowych w historii, więc tutaj nie ma dwóch zdań, a w 2009 roku Uncharted 2 to był totalny sztos. No i chyba około 96-95 to były wyniki na Metacritic z tego, co oglądałem. Myślę, że nie ma co się dziwić. Bardzo, bardzo ciężka i taka trudna rozgrywka nawet na poziomie normalnym, czego już nie uświadczymy chyba nigdy do końca takiej elektronicznej rozgrywki, żeby gry przygodowe były na takim poziomie trudności. Teraz jak sobie porównacie, to one praktycznie się same przechodzą. A jeśli ktoś chce wyzwania, no to trzeba sobie włączyć jakiś wyższy
level. Także, no postacie. Postacie tutaj robią zdecydowanie tą grę. Ten świat, te wszystkie historie, które tutaj przeżywają, no to jest takie, myślę, że idealne, na czym można się wzorować, robiąc kolejne takie tytuły nawet w czasach obecnych. Chociaż wiadomo, że ta rozgrywka teraz jest znacznie bardziej urozmaicona, na przykład właśnie w czwórce, ale ten core taki narracji i zagadek, walki, cutscenek jest tutaj ładnie utrzymany, chociaż troszkę mi brakuje właśnie takich zagadek, może troszkę trudniejszych, nie było tego aż tak dużo, nie? Z tego co pamiętam, to właśnie w czwórce było to znacznie bardziej rozbudowane, no ale tam była też dłuższa gra. Wiadomo, animacje i cała oprawa graficzna już znacznie lepsza, a to był 2016, nie? 2016, Uncharted 4. 8 lat już nie dostaliśmy właśnie tytułu z tej marki. No, tam jeszcze w 17 było Zaginione Dziedzictwo, więc powiedzmy, że 7. Także może kiedyś wróci, ale wiadomo, że The Last of Us było rozwijane, więc chciałbym zobaczyć coś jeszcze. Może w kolejnej już generacji, a wiecie, że ten remake, taki no remaster robił Bluepoint, to też ciekawostka. Bluepoint naprawdę daje radę. I fajnie, że jest to odświeżone, bo można sobie zagrać właśnie na PS4, na PS5, a nie tylko na tych konsolach wcześniejszych, na PS3, no tu już byśmy nie mieli tej wstecznej kompatybilności, więc takie remastery z trójeczki powinny właśnie taśmowo wychodzić, a nie takie jak na przykład Horizon, nie? Więc tutaj jest no, ogromny problem właśnie w Sony, co się dzieje. Mam nadzieję, że kiedyś to się wszystko odwróci, wrócą te duże, znane marki, albo będą stworzone nowe, ale żeby Naughty Dog, żeby Santa Monica, żeby też Bend Studio coś robiło jeszcze w tej generacji. A podsumowując, Uncharted, piękna przygoda, naprawdę piękna przygoda. Wiadomo, że gra już się zestarzała, archaizmy są, tutaj troszkę sterowanie nie jest takie responsywne, poziom trudności naprawdę bardzo wysoki, ale postacie naprawdę trzymają tą grę przygodową. Myślę, że trójeczka troszkę niżej wyglądała z tego co pamiętam, ale też zagramy. Trochę też myślę, że warto sobie jeszcze właśnie odświeżyć tą całą trylogię, a czwórkę to raczej już kolejny raz na kanale nie będzie grane, chyba że przed premierem jakiejś nowej części, także dzięki wielkie za oglądanie dwójeczki. Myślę, że trójka jak najbardziej, może nawet jeszcze w tym roku, żeby dopełnić dzieła i tam się też zabawimy z Nate'em i spółką, ale Chloe naprawdę charyzmatyczna postać, fajna tutaj była chemia między nimi i naprawdę nawet Sully troszkę w odstawkę poszedł, ale zastępstwo było godne, także jeszcze raz wielkie dzięki, piękna muzyka jak zwykle, to była przygoda. Dla takich gier oczywiście jesteśmy graczami i czekamy na takie tytuły, a mam nadzieję, że Indiana Jones też właśnie dowiezie z polskim dubbingiem, który jest tutaj fenomenalny, jak na 2009, to jest rewelka, a pamiętamy, że czwórka była jeszcze lepsza. Nie przedłużam, wielkie dzięki, widzimy się teraz, pewnie coś tam leci jeszcze w tle, ale już niebawem nowe premiery, Until Dawn mam w planach, Silent Hilla, dodatek do Diablo i jeszcze Kodzik w tym miesiącu, także sporo będzie się działo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!